Cześć moi drodzy, witam was na wideotesty.pl, z tej strony Marcin. Zapraszam was dzisiaj na recenzję głośniczka firmy Vibetribe. Jest to model Troll i jest to głośniczek wibracyjny zapewniający dźwięk 3D. Cena takiego głośnika nie jest mała, ponieważ jest to około 289 zł. Jest to sprzęt, gadżet raczej ekskluzywny. Zapewnia naprawdę fajny dźwięk, wykonany jest bardzo porządnie, no ale cena mówi wszystko. Moi drodzy, może na początek przyjrzyjmy się samemu wykonaniu materiałom. Głośniczek jest niewielki, ma nieco ponad 5 cm, wykonany jest w większości z aluminium. Jest dość masywny jak na takie maleństwo, ponieważ waży około 330 gram. Ma taką specjalną podstawę, która styka się z powierzchnią. W środku jest magnes, który wibruje, wytwarzając dźwięk. O samym dźwięku 3D opowiem troszkę szerzej jeszcze za chwilkę. Natomiast co on kryje w środku? Jego moc to 3 W. Jak na taki mały głośniczek całkiem sporo, a jego pasmo przenoszenia to od 80 Hz do 18 kHz. Zawiera w sobie 600 mAh baterię, co starcza na jakieś 4 godziny słuchania. No i zobaczcie. Korpus mamy aluminiowy, mamy takie paski ozdobne, napis Vibetribe. U góry mamy troszeczkę plastiku, takie wykończenie górne. Tu mamy samą tą taką stópkę, gdzie głośnik opiera się o powierzchnię. I mamy cały panel sterowania. Przede wszystkim tak, jeśli go sobie włączymy, świeci nam się kontrolka. Tutaj jest port podczerwieni do pilota, o którym powiem za chwilkę. Tutaj mamy wejście USB, za chwilę też pokażę kabel, co można z tym zrobić. Mamy wejście na kartę microSD, czyli możemy sobie włożyć kartę i odtwarzać bezpośrednio z karty. Druga opcja to właśnie połączenie przez kabelek z jakimś urządzeniem. Trzecia opcja jest to radio FM, służy do tego ten przełącznik. To również zobaczycie za chwilkę w teście. Natomiast jeśli chodzi o to pokrętełko, suwaczek, mamy tutaj play, pauzę. I jeśli robimy w ten sposób, przewijamy do następnego utworu, bądź zmieniamy stacje radiowe. Natomiast jeśli przytrzymamy, to zgłaśniamy lub ściszamy. No i po kolei mamy taki niewielki wzór danego sterowania. Podstawowe przyciski, głośniej, ciszej, przewijanie przód, tył, play, pauza. Przycisk wyboru funkcji, czyli bez używania tego tutaj suwaczka wybieramy tryb FM radiowy albo tryb wejścia bezpośredniego, czyli karty lub kabla USB. I mamy także tryb equalizer, który na przykład może nam zmieniać zaprogramowane stacje radiowe. Pilot bardzo niewielki, bardzo lekki, taki bardzo podstawowy, ale w zupełności wystarczający do współpracy. Jeśli chodzi o jego zasięg i funkcjonalność, no to jest kilka metrów, nie za dużo i raczej trzeba celować w stronę głośnika, żeby to funkcjonowało. Natomiast kabel, moi drodzy, przede wszystkim służy on do ładowania tego głośnika, ponieważ ładujemy go tylko przez USB. Jak powiedziałem, 4 godziny wytrzymuje maksymalnie bateria, ładuje się ją też kilka godzin i mamy do tego port mini USB. Podłączamy to tutaj i moi drodzy, ten kabel służy też jako antena radiowa. Bez tego radio nam trzeszczy, jeśli mamy kabelek, wystarczy go gdzieś położymy, wtedy radio odbiera bezproblemowo. I co mamy tutaj? USB do połączenia z komputerem w celu podładowania i wtyk mini jack do podłączenia do takich urządzeń jak smartfon, tablet, jakieś odtwarzacze MP3 i inne takie rzeczy. No i moi drodzy, odrobinka na temat tej technologii. Jest to nowa technologia, dźwięk wibracyjny, dźwięk 3D. Trzon tego głośnika wytwarza rezonans w kontakcie z jakąś powierzchnią i w ten sposób dźwięk rozchodzi się dookoła we wszystkich kierunkach. Nie jak w typowych głośnikach, gdzie dźwięk wydobywa się w jakimś kierunku, tak jak jest ustawiony głośnik, ten dźwięk rozchodzi się dookoła. Także te wibracje czujemy na powierzchni, gdzie ten głośnik stoi, nawet czasami na podłodze. Zależy to od głośności, od rodzaju powierzchni, na której ten głośnik stawiamy. I dźwięki też potrafią być różne, w zależności od powierzchni, czy jest to blat drewniany, czy jest to jakiś plastik, czy jest to podkładka pod mysz. Różne powierzchnie dają różne efekty. Tak więc jest to nowy standard słuchania, odbierania muzyki, naprawdę ciekawy. Jeśli będziecie mieli okazję takiego głośniczka u kogoś posłuchać, to naprawdę polecam, gdyż przeżycia są naprawdę fajne, nietypowe.
przy okazji dostałem do testów także przystawkę do tego głośniczka, którą pokazywałem w rozpakowaniu. Jak widzicie, pasuje ona do wielu modeli, praktycznie chyba do wszystkich modeli firmy Viper, czyli do Trolla, do Ovo, Yo-Yo, Chipa i Bunny. Ta prosta przystawka kosztuje około 60 zł. Mamy dość duży przylepiec, który się dobrze trzyma gładkich powierzchni. Wsuwamy głośniczek, zakręcamy, żeby się zabezpieczył. I chodzi o to, moi drodzy, że aby wydobywał się dźwięk, powierzchnia musi być gładka. Czyli jeśli postawimy głośnik na czymś nierównym, nie będzie on nam grał. Dlatego po prostu szukamy gładkiej powierzchni, przyczepiamy go sobie do szyby, do blatu, do czegokolwiek i wtedy możemy się cieszyć też dźwiękiem w jakichś nietypowych miejscach, nie tylko na takiej płaskiej powierzchni. Przystawka działa jak każda przystawka, spełnia swoją funkcję, siła przyczepu jest wystarczająca, jest blokada i to wszystko jakoś razem wygląda. Natomiast sam ten przylepiec jest w całości plastikowy i oczywiście gumowa część chwytająca powierzchnię. Nie jest to oczywiście obowiązkowe akcesorium, ale jeśli byście już mieli taki głośniczek, chcielibyście poeksperymentować, pobawić się w przyczepianiu do różnych powierzchni, wtedy można sobie to dokupić. Warto wiedzieć, że takie coś do tych głośników istnieje. Około miliona Syryjczyków. Moi drodzy, głośniczek Vibetrap Troll jest ciekawym gadżetem, ale niestety jak dla mnie tylko gadżetem, ponieważ jego cena 289 zł sprawia, że jest to urządzenie mało przystępne cenowo. O ciekawych właściwościach, grające naprawdę fajnie, no ale kwota jak na polskie kieszenie jest moim zdaniem nieco przesadzona. Dlatego jeśli lubicie takie gadżety, jeśli macie pieniądze, żeby się tym pobawić, jak najbardziej polecam. Natomiast myślę, że nie jest to sprzęt dla przeciętnego Kowalskiego, ponieważ tak na co dzień możemy nie znaleźć dla niego
zastosowania, chyba że naprawdę dużo wychodzimy w teren, słuchamy muzyki w różnych dziwnych miejscach, wtedy można ten głośniczek zabierać ze sobą i eksperymentować. Więcej informacji na temat tego głośnika, szczegółowe zdjęcia, opisy, dane techniczne znajdziecie na portalu wideotesty.pl w pełnej recenzji. Zapraszam Was także na nasze forum, gdzie możecie zadawać pytania, dyskutować itd. Dziękuję Wam dzisiaj za uwagę i pozdrawiam Was. Cześć!